Witajcie kochani. Dzisiaj trochę nowego słownictwa. Rozpoczniemy sobie nowy dział. Jest to dział piąty w naszych podręcznikach. Dział ten poświęcony jest, słownictwo w tym dziale poświęcone jest tematyce działalności charytatywnej. I dzisiaj trochę słownictwa związanego właśnie z taką aktywnością. So first of all, open your notebooks and write the subject of our today's lesson. Today we have Thursday, the 23rd of April, 2020, lesson, subject, fundraising ideas. Poznajemy nowe słownictwo. Fundraising ideas, fajny zwrot, czyli dosłownie pomysły na zbieranie pieniędzy. Czy na zbieranie funduszy, tak? Fundraising. Ok. Pamiętajcie, że jeżeli okazałoby się, że za szybko tutaj przeskakuje, możecie sobie zastopować po prostu w tym miejscu i zawsze do niego wrócić, tak? Ja już przeskoczę do naszego podręcznika. So, if you have written the subject of our today's lesson, open your books at page 52, okay, books at page 52, and take a look at the pictures here, and the words, of course. Here we've got new vocabulary. The vocabulary, as I mentioned, is associated with the charity. Charity in Polish, what does it mean charity? To pierwsze właśnie słówko, którego użyłam, charity, czyli charytatywność, tak? So what kind of activities associated with charities can we do? We can collect money, we can do a sponsored swim, we can have a barbecue, have a bring and buy sale, make a charity CD, organize a jumble sale, sell badges, sell cakes, sell raffle tickets, wash cars. Słuchajcie, teraz chciałbym, żebyście powtarzali za mną te nagrania, te słówka, dobrze? Głośno, wyraźnie, śmiało. Pewnie nikt was nie słyszy poza waszymi ścianami, także nie ma się czego wstydzić. Śmiało, głośno powtarzamy. Uwaga. Collect money. Do a sponsor swim, have a barbecue, have a bring and buy sale, make a charity CD, organize a jumble sale, sell badges, sell cakes, sell raffle tickets, wash cars. Ok, chciałbym, żebyście przypisali sobie tę słóweczkę do zeszytu pod tematem lekcji. Oczywiście tłumacząc je na język polski, przetłumaczenia tych zwrotów macie na 123 w waszych podręcznikach. Macie to wszystko ładnie opisane, co który zwrot oznacza. Będzie wam wtedy łatwiej dopasować te wyrazy do obrazków, które widzimy tutaj, dobrze? Więc chciałbym, żebyście zapisywali te zeszyty, te wyrazy w takiej kolejności, jak są ponumerowane obrazki. Czyli jak tu widzimy numer 1, tu widzimy jakiegoś pana, dziewczynka trzyma płytę. Jak sądzicie, jaki zwrot będzie chodziło? No właśnie, coś związane z CD, make a charity CD. Czyli nagrywać płyty na cele charytatywne. Tak? Ok, jak już sobie przepiszecie to na spokojnie w zeszyciach, przetłumaczycie, troszeczkę utrwalicie wymowę, to chciałbym, żebyście wykorzystali te słowa do zrobienia zadania, które macie tutaj w waszych podręcznikach. Jest to zadanie drugie. The task is complete the text with the words from exercise number one.
Complete the text with the words from exercise number one. Chyba nie trzeba tego tłumaczyć. Trzeba wykorzystać te słowa, te tutaj, do wypełnienia tych pustych luk. Tutaj drobna podpowiedź z mojej strony. Oczywiście, jak to zrobić? No, trzeba na pewno się wczytać porządnie w ten tekst. Musicie popatrzeć na wyrazy, które stoją przed pustym miejscem i po, tak? Żebyście nie dochodzili tylko na przykład do jednego tutaj, do tego miejsca i już, oj, co to dalej będzie? Co to może być? Nie wiem, odpuszczam, tak? Nie, bardzo was proszę, żebyście popatrzyli, co jest w tym miejscu, co jest tutaj, może coś wam się nasunie. Zobaczcie, jakbym zatrzymał się w tym miejscu, to na dobrą sprawę ciężko mi byłoby odnaleźć jakikolwiek wyraz z tych, ponieważ tego wyrazu, tego na przykład did, nie ma tutaj nigdzie w tych wyrazach, które trzeba wykorzystać. Dlaczego? Zobaczcie, patrzę sobie dalej, mamy tu walks, swims. O, swims, coś już, coś mi tutaj. Zobaczcie, w tym miejscu. Więc na pewno będę wykorzystywał ten wyraz, to wyrażenie, tak? Do a sponsored swim. Ale teraz tak, tutaj jest do, a w ćwiczeniu mam did. O co chodzi? Kto mi powie, kto mi powie, kto mi powie? Do, did. Zobaczcie. Te wyrażenia wszystkie napisane są w czasie teraźniejszym. Bez okoliczników właściwie powinienem powiedzieć, tak? Czyli zbierać pieniądze. Tak? Uczestniczyć w sponsorowanym pływaniu, tak? Natomiast tutaj w zdaniach, w tym ćwiczeniu naszym drugim, one są użyte już w jakimś czasie. I to słówko did jest użyte w czasie przeszłym, zgadza się? Naprowadzone na czas przeszły. Tak? Czyli, że dzieci zorganizowały sponsorowany jakiś spacer albo jakieś pływanie. Ok? Czyli po prostu musicie troszeczkę tak się tutaj wykazać takim sprytem. Ok? Nie poddawajcie się, jeżeli dojdziecie do pustego miejsca i nie będzie wiadomo, o co chodzi. Musicie troszeczkę pomyśleć. Czyli po pierwsze trzeba poszukać niektórych wyrazów z tego tekstu w słownikach, tak? Jeśli ktoś będzie niejasne, no i dopasować wyrazy z ćwiczenia pierwszego w te puste miejsca. Potem słuchajcie, bardzo was proszę, żebyście utrwalili sobie pisownię tych tutaj wyrażeń, robiąc zadanie numer 1 na stronie 32 w ćwiczeniu. Pierwsze na 32 w ćwiczeniu. To będzie wasze takie zadanie na dzisiaj. Nie jest to nic trudnego. Wierzę, że poradzicie sobie z tym bardzo szybciutko. Oczywiście zdjęcia z wykonanymi pracami zostawiacie mi na Trello. I to wszystko na dzisiaj. Zapraszam was jutro. Bye bye.